Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tutaj Dorota Orzuk, jesteśmy na Wcześniej Wstawaj, Więcej Czytaj, czyli wstajemy trochę wcześniej, czytamy trochę więcej, ale tak naprawdę pół żartem, pół serio. Nawet nie ma wielkiego, oczywiście, że ma, ale najwięksi ludzie mówią, że nawet nieważne o której wstajesz, ale ważne z jaką postawą wstajesz, czyli umówmy się, wstajemy wcześniej, ale po to, żeby właśnie zbudować postawę. Czytamy więcej, ale nie po to, żeby cały czas czytać i po prostu gonić za tą wiedzą, ale chodzi o to, żeby czytać to, co jest właściwe, to, co nas buduje. Tym, co mnie buduje, dzielę się tutaj z Wami na transmisjach od poniedziałku do piątku około godziny 9. I ostatnio bardzo sobie rozkminiamy temat marzeń, temat postanowień, temat stawiania celów, temat właściwie nas samych, ponieważ w kontekście tego wszystkiego możemy podnieść swoją świadomość siebie, a jeśli podnosimy swoją świadomość siebie, już wiemy, co nas motywuje i dlaczego, a co nie i też dlaczego. Jeśli już wiemy, co jest ważne w naszym życiu, o co nam chodzi, jeśli już potrafimy odkryć nasz potencjał, to słuchajcie, zaczynamy żyć życiem zupełnie innej jakości. Nie po to, żeby gonić za marzeniami i celami, ale po to, żeby poznawać siebie, budować siebie, wzrastać w sobie, żeby siebie rozumieć i być może także dzięki temu zrozumieniu właśnie dawać sobie miłość własną, miłość do siebie. To jest po prostu potęga dzisiaj. To jest potęga dzisiaj. Większość z nas nie lubi siebie, większość z nas ma do siebie jakieś pretensje ciągle, żale, rozliczamy się, słuchajcie, rozliczamy się nawet też z tego, że nic nie robimy, a często nic nie robimy w naszym życiu, bo po prostu nie wiemy, co chcemy robić, co mamy robić. Dzień dobry, widzę, że dołączacie, Wioletka, jak miło, że jesteś. Dzisiaj sobie porozmawiamy o kolejnym już w kontekście naszych marzeń. O, muszę sobie zapisać coś. Dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o pewnym prawie, które nam bardzo pomoże zrozumieć siebie, zrozumieć okoliczności, swoją może sytuację i być może, jeśli to prawo, temu prawu damy rzeczywiście jakąś tam uwagę i sobie poobserwujemy, czy to ma sens, jak to może funkcjonować, to być może odmieni się nam tak perspektywa, że zupełnie zaczniemy postrzegać i siebie trochę inaczej, i nasze okoliczności, i życie, i wszystko właściwie. Także zapraszam do tematu prawa, słuchajcie, prawo mentalizmu, to się tak nazywa, chociaż jakoś tak z tą nazwą się trochę bym kłóciła. Prawo mentalizmu mówi o tym, że wszyscy i wszystko pochodzimy z umysłu Boga, z jednego, dzień dobry Moniczka, pochodzimy z jednego umysłu, z jednej bazy danych, powiem kolokwialnie, z jednego umysłu niepojętego, niezmierzonego, nieskończonego Boga. I popatrzcie, jeśli tak jest, to nasze umysły, słuchajcie, nasze umysły się również przenikają. Wiele razy to było powiedziane, czytając książki Prentisa Malforda, było dużo o tym, że nasze umysły się przenikają. Świat umysłów tutaj naszych, gdzie my go nie widzimy, się po prostu ze sobą przenika. Dlatego też nawzajem na siebie wpływamy, niekoniecznie siebie widząc. To jest coś niesamowitego. I jeśli wszyscy pochodzimy z nieskończonego umysłu Boga, jeśli wszyscy pochodzimy od jednego nieskończonego, niepojętego Boga i nasze umysły są jakby, nie wiem, Jego częścią, są jakby Jego przedłużeniem, nie wiem jak to nazwać, są generalnie, jesteśmy w Jego umyśle, to popatrzcie, jak może nam się zmienić, podnieść perspektywa i postrzeganie siebie samych. Jak może nam się zmienić postrzeganie nawet naszego umysłu, naszych myśli, tego, co my tam pielęgnujemy w tym naszym umyśle? Jak zupełnie może nam się odmienić waga tego, co robimy w naszych własnych umysłach? Jak może nam się po prostu trybik przestawić, świadomość podnieść, że to jest nasz obowiązek dbać o nasz umysł. Że to jest nasz obowiązek dbać o nasz umysł. Ponieważ, słuchajcie, to prawo dalej mówi, że
to, co już wiele razy tutaj na pewno wybrzmiało, już coraz więcej osób zdaje sobie właśnie z tego sprawę, że nasze myśli nas kształtują. To, co dokarmiamy w swoim umyśle, to się przekłada na naszą rzeczywistość, ponieważ myśli pociągają za sobą emocje. Emocje pociągają za sobą działanie. Działanie pociąga za sobą oczywiście rezultaty i jakość naszego życia, a to znowu pociąga za sobą nasze znowu myśli. Czyli to, co my o sobie, o okolicznościach, o życiu, o możliwościach myślimy. O nawet o naszym stworzeniu, co o sobie myślimy. Więc jeśli uświadomimy sobie, jeśli uświadomimy sobie to wszystko, to zaczynamy postrzegać siebie zupełnie inaczej, z wyższego poziomu potencjału, z wyższego poziomu, nie wiem, stworzenia i wtedy również zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, z potęgi naszego właśnie umysłu. Słuchajcie, ja Wam bardzo polecam książkę, Tak jak człowiek myśli. Ona jest taka tania, nawet teraz nie pamiętam, ale nie wiem, 16 zł czy jakoś tak kosztuje. To jest po prostu... To jest książka, która... Książka, książeczka, nie wiem nawet co to jest, bo nazywamy książką, ale ma stron, słuchajcie, ma stron... 35! 35 stron burzy po prostu rewolucji może w naszych głowach. Dla mnie już co prawda nie jest to żadna nowość, bo już zgłębiam ten temat od kilku lat i od kilku lat się fascynuję tym, że rzeczywiście nasz umysł kształtuje nasze życie. To, co mam, moje myśli wpływają na to, jak wygląda moja rzeczywistość. I nie tylko na podstawie tego, że myśli pociągają za sobą emocje, działanie, efekty i tak dalej, ale to, tak, Wioletka, tak, myśmy kiedyś już miały o tym rozwojową kawę nawet, bardzo dawno temu. Rozwojowa kawa była na temat tej książki. To jest ta sama książeczka. Niesamowite jest, że po pierwsze, że nie tylko, że nasze myśli wywołują w nas emocje, czego nie jesteśmy często świadomi, często jesteśmy w stanie emocjonalnym jakimś i nie wiemy dlaczego, skąd się ten stan w nas wziął, i nie, bo nie mamy tej świadomości, że to jest efekt tego, co wcześniej pojawiło się w naszej głowie. Jakaś myśl, ona mogła się pojawić tak szybko, i tak szybko przelecieć przez nasz umysł, że myśmy jej nawet nie zauważyli. Ale kiedy zaczynamy je obserwować, siebie samych właśnie, podnosić świadomość siebie, to jesteśmy bardziej świadomi właśnie swoich myśli. I co wtedy? Mamy wtedy większą moc zarządzania nimi. Zarządzania nimi, czyli wspierania tych, które nam służą, a dziękowania, dziękowania tym, które nam po prostu nie służą. Jacek pisze, witam serdecznie panie słuchające przepięknych słów, jak również panią prowadzącą, tak wspaniały przekaz. Dzień dobry Jacku. Ale słuchajcie, nie tylko, że myśli pociągają za sobą emocje i działanie, ale także, już było powiedziane, kto jest na naszych transmisjach w miarę regularnie, to już wie, że było, wybrzmiało tutaj też takie prawo wibracji, czyli że nasze myśli po prostu są energią, która się... zgodnie z prawem energii, to jest prawo fizyki, materializuje zawsze. Materializuje się czy to w okolicznościach, czy w sytuacjach właśnie, czy może w postaci jakiejś, pociąga za sobą po prostu rezultaty. Czyli pociąga za, myśl zawsze chce się zmaterializować i robi to, bo zgodnie z prawem energii, energia zawsze dąży do tego, żeby się wyrażać i rozprzestrzeniać. Ale nie chcę znowu tutaj wchodzić na ten temat, bo o tym już było. Zapraszam do obejrzenia powtórek, kto ma chęć. Natomiast prawo mentalizmu przepięknie właśnie o tym mówi, że jeśli popatrzcie, jeśli tak jest, jak też w tej książce, mogę nawet przeczytać fragmentów niesamowitych, ale tak dużo tutaj, że nie wiadomo co wybrać. Na przykład, popatrzcie, jeśli zdamy sobie sprawę z potęgi tego, że jesteśmy, pochodzimy z wielkiego, nieskończonego umysłu Boga, tak? On nas stworzył i wszyscy jesteśmy w tym umyśle i wszyscy jesteśmy po prostu, mamy takie same możliwości.
zarządzania swoim umysłem, to słuchajcie, to jest niesamowite, że my mamy także moc w takim wypadku mamy także moc kształtowania siebie i tworzymy siebie każdego dnia. I możemy siebie kształtować w dowolnym kierunku, w jakim zdecydujemy. Zwykle, jeśli nie jesteśmy świadomi tego prawa, jeśli nie jesteśmy tego właśnie świadomi, to nawet nie obieramy jakiegoś kierunku, w którym chcemy, możemy się kształtować, bo nie wiemy, że mamy taką moc. Jeśli sobie to uświadomimy, możemy obrać dowolny kierunek, w którym zaczniemy się kształtować poprzez kształtowanie swoich myśli zgodnie z tym kierunkiem. I słuchajcie, i myśli, jak tutaj autor pisze nawet, że myśli też nasze kształtują nasz charakter i sposób postępowania. I popatrzcie, autor pisze, mamy też w sobie ów przekształcający i odnawiający czynnik, dzięki któremu możemy uczynić siebie takimi, jakimi pragniemy być. Możemy uczynić siebie takimi, jakimi pragniemy być. Jeśli dzisiaj ktoś z nas myśli o sobie jakoś w taki sposób bardzo sabotujący, ograniczający i negatywny właśnie, tak? To możemy w każdym momencie naszego życia, w każdej chwili podjąć decyzję, jaka chcę być, jak chcę siebie postrzegać, jaka chcę być i iść w swojej głowie, w swoich myślach i co pociągnie za sobą też czyny w tym kierunku. Mamy w każdym momencie swojego życia moc wyboru. Mamy moc wyboru. To jest takie niesamowite, że sami siebie tworzymy w naszych własnych umysłach. Tutaj tak autor tak pięknie pisze, jest taki fajny. O, umysł ludzki da się porównać do ogrodu, który można uprawiać rozumnie lub pozwolić na jego zdziczenie. Bez względu jednak na to, czy jest on pielęgnowany, czy zaniedbywany, będzie wydawał jakiś plon. Gdy nie zostanie obsiany pożytecznymi roślinami, zarośnie i chociaż będzie zarastać mnóstwem bezużytecznych chwastów. Popatrzcie, jeśli myślimy o sobie w jakichś kategoriach tylko małości, przyziemności, że jesteśmy, nie wiem, tylko ciałem i właściwie nic nie możemy, to czy my w ogóle myślimy o tym w ten sposób, że w swoim umyśle mamy ogród, który możemy, że nasze życie to jest wręcz jakby ogród, który możemy pielęgnować albo pozwolić tym chwastom właśnie takich negatywnych myśli o swojej przyziemności tylko postrzegać, przepraszam, bo mi tu piszą, czy im pozwolimy po prostu tym chwastom zdominować nasze życie. To jest po prostu niesamowite. Słuchajcie, odwrócenie zupełnie takiej perspektywy, że popatrzcie, my tak często myślimy o sobie, że jesteśmy, że nasze ciało ma duszę, tak, nie? Jak często tak myślimy o sobie? Nasze ciało ma duszę, tak? Popatrzcie, jak sobie sami zabieramy w ogóle piękno swojego stworzenia, bo to popatrzcie, jak się nam zmieni perspektywa, jak sobie uświadomimy, że to nie nasze ciało ma duszę, tylko dusza zamieszkuje w naszym ciele. Czyli popatrzcie, zupełnie zmienia nam się poziom, z którego na siebie patrzymy. Dzisiaj nieprzypadkowo jestem na takiej tablicy, popatrzcie, to jest moja tablica, to jest mój ogród, którym tutaj karmię się, podlewam te dobre nasiona myśli i tutaj zawsze sobie, jak jest jakaś myśl, która po prostu mnie buduje, wzmacnia, która mi jakoś podnosi świadomość, to przywieszam ją tutaj na tej tablicy. I słuchajcie, i dzisiaj rano nawet na tej tablicy pojawiła się o taka karteczka. To jest ciągle w naszym temacie, więc się tak ułożyło. Pojawiła się taka karteczka, bo czytałam rano fragment Pisma Świętego i tam był list do Koryntian. Jestem świątynią Boga żywego. Jestem świątynią Boga żywego. I taka karteczka dzisiaj tutaj u mnie zawisła, żebym sobie przypominała odpowiednio długo, aż stanie się myślenie w ten sposób,
słuchajcie, się zakorzeni, czyli będę podlewać tę myśl tak długo, aż, wiecie, aż stanie się to moim takim DNA. I właściwie nie muszę nawet się przekonywać, bo ja już jakby zrozumiałam to, że to nie ciało ma duszę, tylko dusza zamieszkuje w ciele, czyli dusza jest pierwszorzędna, ciało jest dla niej narzędzie, więc zupełnie postrzegam siebie jako no, istotę duchową, a nie przyziemną, materialną, z ułomnym ciałem, nie? Zobaczcie, to jest niesamowite. Nasza, jestem świątynią Boga żywego. I to prawo mentalizmu, żeby było krótko i zwięźle, to prawo mentalizmu właśnie mówi o tym, że w tym umyśle Boga i ten umysł Boga jest w nas i w nim poruszamy się i jesteśmy. Jest tak nawet w Piśmie Świętym napisane, że w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. I to jest po prostu zachwycające. To jest po prostu zachwycające. Popatrzcie, jak się nam może zmienić perspektywa postrzegania siebie, nawet posiadania marzeń. My tutaj dzisiaj w kontekście marzeń, co nam nasze marzenia mogą powiedzieć o nas samych? No co nam mogą powiedzieć? Patrząc na moją mapę marzeń, na naszą mapę marzeń, jeśli ją mamy. Jeśli nie mamy, to możemy stworzyć. Patrząc na nasze marzenia, możemy zadać sobie pytanie, czy zdaję sobie sprawę z tego, że mieszkam w umyśle Boga, Bóg mieszka w moim umyśle, poruszam się w tym Jego nieskończonym, niepojętym zamierzeniu dla mojego życia. Poruszam się w tym, jestem, żyję i jestem Jego świątynią. To jeśli patrzę na moje marzenia, to czy widzę tutaj ten pierwiastek boski właśnie? Czy widzę ten pierwiastek boski? Bo jeśli w sobie nie widzę pierwiastka boskiego, no to i w marzeniach nie będę widzieć, nie będę w ogóle postrzegać, nie wiem, marzeń jako czegoś, co może Bóg mi włożył w moje serce, żeby wskazać mi drogę, jako moje powołanie, nie? Było kiedyś o tym, co nam nasze marzenia mogą powiedzieć o naszym powołaniu. Więc oto postrzeganie dzisiaj, chciałabym, żebyśmy sobie zadali pytanie, jak to postrzegam? Jak postrzegam siebie, wizję dla swojego życia? Jak postrzegam swoje marzenia? Słuchajcie, ostatnio tak sobie pomyślałam, kurczę, przecież mamy ciągle myśleć o królestwie, ja wiem, że to nie jest kawa z Bogiem, ale nie mogę o tym po prostu nie powiedzieć. To we mnie jest, te przemyślenia. I one chcą się wyrazić zgodnie z prawem, że myśl jest, myśl, przemyślenia, pomysły są ideą, która po prostu jest energią, a energia zawsze chce się wyrazić, czyli wyartykułować na przykład. To słuchajcie, mam takie przemyślenia, że popatrzcie, jak jesteśmy, zostaliśmy stworzeni i od razu z wizją marzenia, z wizją spełnienia, czyli z wizją tego, że mamy mieć marzenie, nie wiem, po śmierci zostać zbawionymi, tak? No czy to nie jest marzenie? Czyli no, Bóg nas stwarzając dał nam narzędzie w postaci zdolności do posiadania marzeń. W postaci zdolności do posiadania marzeń. Tylko teraz nasza w tym sprawa, żeby marzenia zawsze były wartością, zawsze były, wiecie, dawały dobro nam, innym, światu. To już jest, o tym już rozmawialiśmy. Ale popatrzcie, zostaliśmy stworzeni od razu ze zdolnością i wręcz obowiązkiem do posiadania marzeń. Pierwsze marzenie, jakie w nas Bóg wkłada, to, żeby po śmierci zostać zbawionymi, tak? Czyli szukać najpierw królestwa, szukać najwyższych wartości. To jest nasze wręcz powołanie w postaci marzenia. Szukać najwyższych wartości. Nie? To jest niesamowite wszystko właśnie. Czyli już u samego stworzenia
mamy mieć marzenie, nie? Niepojęte to wszystko. Tak więc możemy i wręcz naszym obowiązkiem jest karmić swój umysł pozytywnymi rzeczami, mieć myśli jasne, mieć myśli dobre, pełne mocy, wiary i myślenie marzeniami. Myślenie marzeniami może nas absolutnie budować, może budować nasz charakter, może nas wzmacniać, może nadawać naszemu umysłowi kierunek, może po prostu kierunkować nas na myślenie w kierunku możliwości, na myślenie możliwościami. Kto jeszcze nie ma, to zachęcam do dziennika 365 dni budowania siebie na www.dorotaozo.pl. Ponieważ dziennik jest takim świetnym narzędziem, które pomaga nam kierunkować właśnie nasze myśli w stronę myśli dobrych, jasnych, pozytywnych, w stronę naszego potencjału, w stronę naszych marzeń, w stronę piękna naszego stworzenia. Byśmy może, jeśli jest taka potrzeba w naszej sytuacji, nie wiem, zrzucili te kajdany, w których może jesteśmy właśnie, negatywnego myślenia, sabotowania siebie, rozliczania się, krytykowania siebie, patrzenia tylko na siebie z perspektywy takiej małości. Nie chodzi o to, żeby tutaj budować, jestem wielka, jestem Bogiem. Nie, nikt z nas nie jest, ale jesteśmy, pochodzimy wszyscy z Jego, od Niego, więc to już nam nadaje wielkość. Cudowności, dobrego dnia dla wszystkich. Kto chce coś dodać, to bardzo proszę. Wioletka pisze, do mnie to wczoraj dopiero dotarło. Ojej. Wioletka, rozwiń proszę, bo się zagadałam i nie widziałam Twojego komentarza. Proszę Cię, rozwiń, proszę. Jestem bardzo, bardzo żądna w sensie pozytywnym. Ciekawa Waszych komentarzy. Ta tablica, to można by tak określić, że jest taką moim inwestowaniem w mój umysł, w myśli właśnie. Inwestować w swój umysł. Można właśnie w taki sposób, karmiąc się dobrymi myślami. Karmiąc się dobrymi myślami. Wczoraj wybrzmiało, że dusza wybiera ciało, a nie odwrotnie. Aha, ojej. No... Popatrzcie, jak tyle żeśmy się kierowali takim, nie? Że nasze ciało ma duszę. Ciało nic nie ma. W ciele mieszka naszym dusza właśnie. Po prostu to jest tak niesamowite. No. Zapraszam do komentowania, nawet jeśli się wyłączę, kto ogląda powtórkę, bardzo serdecznie pozdrawiam, zapraszam też do tego, niech ta refleksja dzisiaj nam właśnie towarzyszy, niech ta refleksja nam dzisiaj właśnie towarzyszy, bo zupełnie, zupełnie może odmienić nam perspektywę i zupełnie kliknie nam inna świadomość, inne postrzeganie i zupełnie inaczej zaczynamy się wtedy zachowywać. Zaczynamy się inaczej wtedy zachowywać. Bo mamy w sobie zupełnie inne emocje, nie? No. To jeszcze poproszę o serduszka. Dziękuję, że jesteście. Będę kończyć. Zmierzam zawsze. Jestem w takim procesie pracy nad sobą, żeby nasze transmisje trwały, były zwięzłe i krótkie. I ciągle jest to dla mnie wyzwaniem. Tak więc cudowności dla wszystkich. Dobrego dnia. Dobra? Dobra? Dzisiaj postrzegamy siebie z takiej właśnie perspektywy. Dajcie koniecznie znać, jak Wam minął dzień, kiedy przez cały dzień towarzyszyły Wam takie właśnie myśli. Taka perspektywa myślenia o sobie, o swoim życiu, o marzeniach, które może macie w sercach. Jak wtedy upływa nam dzień?
Wow. Wow. Dziękuję, że jesteś. Dobrego dnia.